ulica Karłowicza w Kielcach. To w tym bloku został zamordowany obywatel Armenii, Albert B. Mężczyzna był znanym artystą, malarzem. Handlował również na targowisku. Od 22 lat ta sprawa jest wciąż nierozwiązana. Tego dnia w godzinach porannych był on widziany na kieleckim bazarze. Zwykle w tym miejscu handlował, jednak tego dnia przyszedł tam tylko na chwilę, następnie zniknął. Zwłoki jego odnalazła żona, która wróciła z bazaru w innej miejscowości, gdzie przebywała od godzin wczesnoporannych. Pamięta pan ten dzień? No, pamiętam to. Wróciłem do domu i tak pełno ludzi było, pełno ludzi prawdopodobnie z policji. Co, jak, tego, no i tu przyszli, pytali się, czy coś wiem, czy tego, ale ja ani nie słyszałem, ani nie wiedziałem, no nic im nie pomogłem. Jacy świadkowie w tej sprawie się pojawiają? Bardzo bliska znajoma jego, jakaś Polka. Rzeczywiście jest taka osoba, która jako pierwsza pojawiła się na miejscu zdarzenia według naszych ustaleń chwilę przed żoną pokrzywdzonego. Nie zawiadomiła ona o ujawnieniu zwłok organów ścigania czy pogotowia ratunkowego, natomiast ustalono, iż podjęła działania zmierzające do tego, aby wezwane zostało na miejsce pogotowie ratunkowe. Sprawdziliśmy tę osobę, zweryfikowaliśmy, czy mogła mieć udział w tym zdarzeniu. Te czynności nie potwierdziły, aby była ona osobą, która mogła brać udział wspólnie z innymi osobami, na przykład bądź sama dokonać tej zbrodni. Częstośmy jechali, jak jechałem do pracy, to Indzie jechał na, z tymi swoimi towarami, jechał na bazary. No i nawet mówił, że narzekają ludzie, że nie ma roboty, a robota jest, no, truskawki zbierają, handlują. No i on też malarzem chyba był, prawda? No coś tam robił, coś tam malował, ale tam specjalnie z tym, to się tam z nim nie interesowałem tego jego pracami. No był bardzo taki ciepły, nawet mówił zawsze, że należy chodzić po galeriach, żeby na przykład, no ja byłam wtedy no, młodą, tak można powiedzieć, osobą, żeby dzieci wykształcić w kierunku tym artystycznym, no ciepłym człowiekiem, no. Mając na uwadze okoliczności tego zdarzenia, można założyć, że tego czynu dopuściło się więcej niż jedna osoba. Trzeba mieć też na uwadze bardzo istotną okoliczność, że najprawdopodobniej pokrzywdzony wpuścił sam do mieszkania sprawców, ponieważ nie było żadnych śladów uszkodzeń drzwi wejściowych. Zginęła złota biżuteria, którą nosił pokrzywdzony. Jest to zabójstwo kwalifikowane równolegle z dokonaniem rozboju na pokrzywdzonym. Pojawił się też wątek związany z kwestią pieniędzy w kwocie 1000 zł, jednakże czynności śledztwa nie potwierdziły ze stuprocentową pewnością, że doszło do kradzieży również i tych pieniędzy. Nie wiemy po prostu, co pokrzywdzony z tymi pieniędzmi zrobił, bo być może wydatkował je już przed dniem zdarzenia. Jak dowiedzieli się wszyscy, to był szok po prostu dla wszystkich, tak, że to się... Jak to mogło, komu on mógł zawinić, nie taki. No ale wie pan, wtedy to było bardzo dużo różnych u nas nacji, tak? Na osiedlu, w którym doszło do zabójstwa, panuje duży ruch. Może ktoś z państwa coś zauważył, może ktoś zna okoliczności tego morderstwa. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.